witam wszystkich. Dawno nie nagrywałem filmików, bo nie miałem gdzieś natchnienia. Teraz jestem akurat tutaj blisko Vancouveru, w Delcie dokładnie. Zrobiłem dostawę do Richmond, a odbiór miałem tutaj w Delcie, załadowałem się, więc wypauzowałem swoje i powoli czas startować. Jest godzina 8:20 po południu lokalnego czasu, więc nagram jeszcze może trochę tutaj właśnie z BC te miasto, no i te wylotowe dalej, jak tam są jeszcze inne połączone. Mniejszy trafik, bo w południe to samochodów jest tutaj tyle, że ciężko się wyjeżdża. Wszyscy gnają z pracy. Przemysłowa tu trochę jest. Ciasne te wyjazdy. Nie kręciłem filmików, byłem dwa razy w Teksasie, tam już kręciłem trochę do Teksasu. Raz byłem w Houston, zresztą dwa dni musiałem czekać na ładunek powrotny, bo nic nie było. Za drugim razem jak przyjechałem znów pojechałem do Teksasu, ale tam już pod Dallas, przy Dallas do miejscowości Koppel. Też dwa dni czekałem na towar z powrotem do Kanady, więc trochę mi zeszło, ale nie miałem coś za bardzo weny, natchnienia do kręcenia. Dzisiaj jadąc tutaj, to wyjeżdżałem z Calgary o północy, było ciemno, więc nie było sensu kręcić. Oprócz tego deszcz padał, więc już całkowicie było do bani. Ale myślę, jest jeszcze godzina taka dosyć późno popołudniowa, ale już jest widno, więc można coś nakręcić, jak to wygląda te miasto. Jestem ciężki, bo wiozę jakieś wentylatory do Costco. Na wtorek jest umówiona dostawa do nich koło Calgary, Perdry. Więc w piątek rano trzeba to dowieść. A przywoziłem tutaj przeprowadzkę ze Stanów, z South Caroliny bodajże, tak, z południowej Karoliny. Wiozę tam graty, różne kartony, no i nawet samochód tam wrzucili jakiś. Szybko mi rozładowali, bo tylko 4 godziny, co nawet nie jest tak najgorzej, czasami chyba dłużej. Bo przeprowadzki to z reguły się długo ładuje na przyczepę i długo rozładowuje. Ale ja tego nie przyciągnę z US, to przywiózł inny kierowca z firmy. Ja tylko to podrzuciłem tutaj do sąsiedniej prowincji.
wyjechało. Wracać w nocy, no i w dzień do Calgary się wjedzie już za dnia, na 9 rano powinienem być. A tu mamy teraz w lewo, ok, tu mamy w lewo, ale jest czerwone światełko, tak, na 17, jest 17 na 1 i zaginają. Ja nie ryzykuję. Nie chcę.
wybronił, żeby anulowali ten mandat, znaczy jego trzeba zapłacić, ale żeby nie było punktów karnych. Jak się ma punkty karne, no to potem jest problem z otrzymaniem ubezpieczenia i z kontynuowaniem zawodu, więc jest to bardzo ważne. Ja już to zrozumiałem, bo się nauczyłem, ile to kosztuje. Więc nie ma sensu wariować tylko przez to, żeby być parę minut szybciej u celu. A parę kilometrów więcej głowy nie urwą, ale jak się jedzie powyżej dychy, to mogą zatrzymać, bo to już tolerancja jest przekroczona. Parę kilometrów to jeszcze nie jest żadna tragedia, ale już od 10 zwyż to się rozładować. Dostałem SMS-a od mojego dyspacza, jak to powiedzieć, logistyka, no. Jak do czwartej się wyrobię, jak nie zdążą rozładować szybciej i dojadę, będę obok 20 km tylko do mojego godziny szczytu. Do czwartej, jak dam radę, to mnie załadują, a jak nie dam rady do czwartej, to na drugi dzień na 9:30. Ale skończyli rozbudowywać mi o 3:20, no to szybko odpaliłem tylko nawigację, jak tak najszybciej dojechać w tych korkach i za 5:15 dotarłem. Pukałem z tyłu, nikt nie otwierał, poleciałem z przodu do biura, tam otworzył chłopak i mówię, że mam odbiór towaru i załadowali mnie, także tylko wykręciłem pauzę, żeby te 8 godzin się już zrobiło. Nie udało się już dzisiaj wyjechać, nie trzeba czekać do jutra, także dzień uratowałem, będę szybciej w domu. Nie wiadomo co będzie i kiedy, znowu, czy na sobotę coś, czy na niedzielę, zobaczymy.
ma zim. W zimie mają temperatury na plusie, plus 2, plus 4. Czasami spada poniżej 0, no to mają niewesoło. Tutaj deszcze padają w zimie, więc jak pada deszcz, a w nocy przymrozi, no to dużo, dużo mają stuczek. Nie, bo 13 miesięcy jeździłem z częściami dla Hondy. Z USA jeszcze nie wiem.